Dzień dobry, witam Was we wtorek, 21 dzień maja. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Startujemy od wykresu głównej pary walutowej, czyli euro-USD. Tutaj schemat, jeżeli chodzi o ograniczenie dolne związane z tą zieloną strefą popytową, natomiast no, widzimy, że te notowania cały czas jeszcze dosyć wyraźnie ponad są handlowane. Około obecnie 30 pipsów nam pozostaje cały czas do tej bariery popytowej. Jeżeli chodzi o układ bardziej lokalny, ograniczenie górne potwierdzone zostało to na wysokości 78,6. Wczoraj rano też wezwaliśmy sobie to. No i fajne reakcje tutaj się pojawiła formacja świecowa spadającej gwiazdy, przede wszystkim na interwale H1 bardzo fajnie widoczna. I kolejne kilka godzin spadków na Etku mieliśmy. No zobaczymy, jeżeli ten kierunek będzie utrzymany, no to być może na tapecie dzisiaj pojawi się ten poziom 1,0830, tak? Czyli aktualna strefa wsparcia na wykresie euro-USD. Przechodzimy sobie dalej. GBP-USD, czyli kabel. Schemat na układzie harmonicznym. Punkt B na wysokości mierzenia 50%. Potencjalny pierwszy, ten punkt D na wysokości 7,86. Tutaj zakładam też możliwość rozegrania 8,86. Natomiast na początek celujemy sobie w ten pierwszy ze współczynników głębokich, czyli 78,6. Jeżeli chodzi o wycenę tego punktu, tej strefy oporu na kablu, 1,2765. No i mamy tutaj około 50-55 pipsów przestrzeni cały czas do zaksięgowania strefy. No fajne takie wzrostowe podbicia, zobaczcie na tych świecach 4-godzinowych, jedna, druga, tutaj trzecia, także tendencja wzrostowa moim zdaniem zdecydowanie w przewadze, bo te spadkowe tutaj o zdecydowanie mniejszej skali, więc myślę, że duża szansa na to, że będziemy dalej w górę na kablu podciągać i warto jakby ten scenariusz zakładać. I w okolicy 1,2765 być może będziemy szukać ewentualnych shortów. Idziemy sobie dalej. USD JPY, schemat korekcyjny. Tutaj usuwam głębokie współczynniki bez większej reakcji, powybijane na parze walutowej USD JPY. Ja tutaj przede wszystkim skupię się na motywie tym wzrostowym, który jest budowany. Sprawdzimy sobie rozpiętość największej korekty. Odkładamy ją od szczytu i automatycznie uzyskujemy tutaj poziom popytowy. Odcień zielonego. No i ta strefa wsparcia na wykresie USDJPY wyznacza nam tutaj kurs 155, 81, 82. Około 40 pipsów od bieżącej wyceny. Wcale nieduży schemat, bo zobaczcie, że jakby range na tej obecnej świecy godzinowej to prawie 30, tak? Na tej świecy z godziny 8, więc ta odległość naprawdę, naprawdę całkiem nieduża, więc ten układ na ujku spokojnie może zostać dzisiaj rozegrany. Tak, dla przypomnienia, poziom strefy wsparcia 155, 81, 82. Jeżeli chodzi o złoto, w pełni niezaksięgowane to 161,8 jeszcze. Zobaczymy, czy będzie próba dalszego windowania kursu. Mocne ściągnięcie wczorajszej świecy sesyjnej, bo byliśmy w okolicy 2450, zabrakło no, prawie 10 dolarów, więc jeszcze sporo. Natomiast zamykamy na 2425 mniej więcej. Dzisiaj też kierunek południowy. Tak, szukam takiego największego range'u spadkowego, żeby zobaczyć, czy on nie został czasem już wybity, bo wygląda na to, że być może jesteśmy w ciekawym punkcie, albo nawet już wybiliśmy tą rozpiętość korekcyjną. No nie, minimalnie nam jeszcze do niej brakuje. Czyli to będzie dosyć ważny, istotny moment
w tym, czy ten wierzchołek zostanie dosyć szybko poprawiony jeszcze, czy jednak już mocno pójdziemy w kierunku południowym z dalszymi spadkami. Jeżeli chodzi o kurs tego wsparcia, tutaj wynikającego z pomiaru korekcyjnego 2403, 2403, 2404 dolary za uncję, czyli tak naprawdę 5-6 dolarów od bieżącej wyceny przy tej dynamice teraz dosyć fajnie na złocie. Zdecydowanie jest to kwestia tej sesji wtorkowej.